Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy długi weekend. W sumie tylko poniedziałek jest takim dodatkowym dniem wolnym, więc taki średnio długi, ale zawsze. Natomiast nie jest to prawda, bo ja w sumie jeszcze muszę wrócić do pracy. Mój kierownik pozwolił mi zrobić sobie przerwę, dlatego że bardzo zależało mi na tym, żeby dotrzeć do sklepów, zanim zrobią się w nich tłumy. No i ekstra Żania się zgodziła, no bo właśnie dzięki temu zakupki już tu leżą i czekają, aż się wypakujemy. Będę musiała się wrócić na chwilkę do pracy, ale wiecie, godzina szybko zleci. W ogóle patrzcie, dowiedzieliśmy się, że święta będzie z nami wujek Krzysiu, przecież Magda i ich dzieciaki i chcieliśmy dokupić Kinder Zające i w ogóle już nic nie było, czajcie, ani jednego nie było, więc wzięliśmy takie M&M'sowe. Także tak, wyciągam nasze zakupy i pojedziemy, jak już odrobię tą moją godzinę, do rodziców przywieźć jabłka, bo będziemy piec szarlotkę. Idę i nie widzę, gdzie idę, bo takie jest słońce. Andrzeju, ile jest stopni dzisiaj? Teraz jakieś 22, 3. No, jest cieplutko bardzo. Zobaczcie, co przywieźliśmy do rodziców. W końcu pozbyłam się tego z balkonu. W końcu pozbyłam się palet. Bo cały czas leżały na balkonie. Także Andrzej będzie dźwigał. 1 hour later. Wróciliśmy do domu. Zmywara się skończyła, pranie się też już kończy. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, stwierdziłam, że ogarnę mój nieład artystyczny, który był w tej szufladzie. Zaczęłam układać pojemniki i te, które rzadziej używam i się jakoś zakurzyły, były właśnie w praniu. Więc teraz to powyciągam i za chwilę bierzemy się za nasze jabłuszka. Tu był jeszcze mój fartuszek i taki bieżnik. Przyłożę je w inne miejsce do szafki. Tutaj będziemy mieli naczynia żaroodporne i pudełka. Jeszcze tam, jak widzicie, muszę wytrzeć te pokrywki od tych nowych pojemników, które kupiłam wczoraj. Ale ogólnie całkiem spoko to wygląda. Powiem wam, że po prostu już taka góra tu była, że zastanawiałam się, czy mi się ta szuflada będzie dalej domykać. No ale to dlatego, że w tych pudełkach był bałagan. Mam nadzieję, że chociaż trochę mi się tutaj ten porządek utrzyma. A jak będzie, to wiecie. Okaże się. Dobra. Bierzmy się w końcu za te jabłka serio, bo czas leci. A ja jabłka do szarlotki, słuchajcie, próżę. Więc zanim będę mogła ich użyć do ciasta, no to one będą musiały przystygnąć. Już sobie wyjęłam rano blachę, bo mam ją w takim miejscu, gdzie bez stołeczka nie będę w stanie sięgnąć. Także to już mam przygotowane. Teraz pobieramy jabłuszka. Widzicie je w ogóle? Tak, o, prawie kamerę. Kawał jabłka, słuchajcie, to jest chyba szara areneta. No i właśnie ja zawsze robię szarlotkę z renety. Uważam, że te jabłka najlepiej się sprawdzają, bo nie puszczają za bardzo wody. Także biorę się za obieranie, krojenie, a wieczorem pewnie za wyrabianie ciasta. Andrzej zmywa. Ja zrobiłam ciasto, kiedy on ogarniał dla was poprzedni film, ten, który widzieliście w niedzielę. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam, żeby się wrócić, bo Andrzej pokazuje wam bardzo fajne narzędzie, żeby skomponować sobie swoje meble. Jeżeli macie problem z tym, żeby zwizualizować sobie coś, jakby wiecie, tak jakby zaprojektować rozmiary, centymetry i tak dalej, bardzo, bardzo to pomaga. W telewizorni leci finał Miami Open, niestety bez Igi Świątek, Collins, Rybakina. Ciekawa jestem, komu kibicujecie. Ja bym powiedziała, że tak ogólnie rzecz biorąc, z niewiadomych przyczyn pałam sympatią do Jeleny Rybakiny. Natomiast Daniel Collins jakby ogłosiła, że kończy w tym roku karierę, a wydaje mi się, że nie wygrała chyba jeszcze żadnego tysiączka. Więc może fajnie, gdyby tak
na odchodne jeszcze zgarnęła taki tytuł w Miami, tym bardziej, że jest u siebie. Także tak, tyle z mojej paplaniny tenisowej. Pokażę wam szarlotkę, jak wygląda przed upieczeniem. Apetycznie, prawda? A słuchajcie, jak ona będzie dobra, jak już się upiecze. A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim, a w zasadzie najgorsze, mówię to tak z przekąsem oczywiście, to, że nie będę mogła zjeść ani kawałka, gdyż moja dieta jest w natarciu. Obiecałam sobie, że nic mnie nie złamie, nawet moja szarlotka. Jej nie było w planach, było ciasto z makiem, natomiast moja teściowa nie ma dla mnie litości, poprosiła mnie, żebym upiekła moje ukochane ciasto i nie mogła go zjeść. No, życie, tak się zdarza, kochani. Dobra, muszę chyba dodać, że to był żart, bo Andrzej się przejął. Mówi, mamo, nie zrobiła ci tylko specjalnie. Wiem. Po prostu sobie żartuję. W sensie, wiecie, jak gadałam sobie z moją panią dietetyk, ona mówiła, że jeżeli zjem sobie kawałek ciasta, to świat się nie skończy. W końcu to są święta. Natomiast ja jestem miękka faja, jeżeli chodzi o diety różnej maści. Andrzej się ze mnie śmieje. Bo to jest takie... Taci jednego cukierka, to jest jak narkoman. Ale, no właśnie, no ale właśnie. Ale twoja mama tak samo ma, dasz jej jednego cukierka i opindoli całą paczkę. A mój tata tak samo, jak go najdzie, dasz mu jedną krówkę, opierdoli cały kilogram. No właśnie, i ja mam tak, że jak mam coś dobrego, coś co ja lubię, ja się niestety nie potrafię pohamować, więc nie będę ryzykować tego, że się nie opamiętam. Przygotowałam sobie swoją rację żywnościową, w zasadzie jestem w trakcie przygotowania. Mamy już gotowy obiadek, będę jadła to samo co dziś, czyli ryż, kurczaka i ogóreczki, jeżeli chodzi o obiad. Jeżeli chodzi o śniadanie, na śniadanie mam chyba tosta. Zjem go tutaj, dlatego że powinnam zjeść śniadanie 2 godziny po przebudzeniu, a będę wstawała wcześniej. Boże, jakieś mam beznadziejne światło. A będę wstawała wcześniej, żeby upiec jeszcze te ciasto drożdżowe z makiem. Więc śniadanie zjem w domu, drugie śniadanie. Na drugie śniadanie mam w planie zupę. I zaraz sobie ją właśnie ugotuję. Użyję pewien do tego Thermomixa, bo to będzie zupa krem, więc tak będzie szybciej. A na przekąskę mam owoc, więc w sumie wystarczy, że zabiorę jabłko. Także będę zabezpieczona na taki, wiecie, dłuższy czas. Nie wiem, jak długo tam będziemy. Zobaczymy, dlatego że w sumie mój brat został w domu, nie pojechał z mamą do babci na święta, więc może jeszcze jego odwiedzimy. Nie mam zielonego pojęcia, jak to jutro wyjdzie. W każdym razie przynajmniej jedzeniowo będę przygotowana na wszystkie możliwe okoliczności. Moja szarlotka już gotowa, piekarnik szumi, bo się chłodzi, ale Boże, słuchajcie, jak mi serce krwawi, tak bym ją zjadła. O, aż dostałam czkawki, sorry. Tak bym ją zjadła. Mam kryzys istnienia. The next day. Dzień dobry. Wstałam robić te cholerne ciasto. Jeszcze oczu, jak widzicie, do końca nie otwieram. Muszę się przyzwyczaić, że jest jasno. Ta nieszczęsna zmiana czasu mi nie pomaga, bo to tak jakby była 6. Jak widzicie, nie wstałam punkt 7. Miałam budzik na 7:10. No i wstałam o tej 7:10, można powiedzieć. Ogarłam się trochę przed chwilą. No i co? No i bierzemy się za ciasto. Ja, słuchajcie, używam sobie do zrobienia tego ciasta Thermomixa, ale używam proporcji, które są na kwestii smaku. Tam macie przepis na drożdżową gwiazdę z makiem i wydaje mi się, że ona jest lepsza po prostu. W sensie taka wychodzi bardziej delikatna. Tak mi się wydaje. Także jeżeli macie ochotę spróbować przepisu z Thermomixa, to śmiało. Ja osobiście właśnie wolę ten, więc z niego skorzystam. No i co? Do roboty.
Teraz właśnie będę rozsmarowywać to na tych moich plackach. Będzie tak, ta warstwa, na to jeszcze jeden placek i kolejna warstwa i potem jeszcze jedna, a czwartym plackiem już będę przykrywać całość i będziemy to zawijać, potem Wam to pokażę. Nie smarujcie sobie do końca, zresztą to jest w przepisie, ale nie smarujcie do końca, bo potem od maku będzie Wam się ciasto kleiło i będzie Wam się gorzej zawijać. Także warto takie ranciki zostawić puste. No. I powiedziałabym, że jeżeli chodzi o tą naszą pierwszą porcję, to to będzie w sumie już tyle. Mam już rozwałkowany kolejny placik. Mam już, słuchajcie, dwie warstwy mojego ciasta. W przepisie jest, słuchajcie, jedna puszka, w sensie jedna trzecia puszki maku. Ja używam pół puszki, lubię jak tego maku jest więcej. Jak widzicie, te moje kształty nie mają zbyt wiele wspólnego z kulkami, ale to nie szkodzi, to się wyklepie później. Teraz będzie już na to szła ostatnia warstwa mojego maku i potem czwartym blatem wykończymy to ciasto, weźmiemy się za zawijanie. Ciasto złożone, słuchajcie, odbiłam sobie takie kółeczko, żeby mniej więcej wyznaczyć sobie środek tego ciasta, żebym wiedziała, jak ciąć. I teraz, słuchajcie, będziemy ciąć je aż na 16 chyba części. Jakoś tak, tak, na 4 i potem tak, na 16 części. I potem właśnie te 16 części będziemy ze sobą zawijać. Nie zawsze ten środek wychodzi mi taki ładny i gwieździsty, jak to powinno być. Natomiast wiecie, no w gruncie rzeczy najistotniejszy w tym wszystkim potem jest smak. Więc to nie jest koniec świata, jeżeli to Wam tak ładnie nie wyjdzie. No. Takie czwóreczki. Pokroję sobie resztę i wracam do Was, jak będziemy zawijać. Dobra, mam moje pokrojone ciasto i teraz, słuchajcie, będziemy je zawijać tak, żeby powstały takie właśnie jakby ramiona gwiazdy. I to nie jest, słuchajcie, nic skomplikowanego, chociaż potem jak to ciasto jest upieczone, wygląda imponująco. Bierzecie tak i zawijacie do środka razy dwa. Bierzecie kawałeczek obok. O, coś mi się tu nie rozcięło. I znowu zawijacie do środka razy dwa. I tu, gdzie jest ciasto, zlepiacie. Od, cała filozofia. Bardzo prosto, a bardzo proste ciasto do wykonania, a wygląda potem bardzo imponująco, także zawijam resztę i za chwilę zobaczycie, jak wygląda całość. No i ciasto zawinięte. Tu powinna być taka ładna gwiazda, mi wyszły dwie rozgwiazdy. Nie wiem, co to za kształt, ale słuchajcie, to zostawiamy na 20 minut do wyrośnięcia, potem wstawiamy do pieca. No i co, 20 minut i będzie gotowe. W zasadzie łącznie to 40, także odstawiam to teraz i za chwilę bierzemy się za pieczenie. Patrzcie, jaka Kasia jest odwalona, jakie ma na rękawice. Andrzejowi pikał zegarek, który przypomina nam, żeby wyciągnąć nasze ciasto z piekarnika. Ale się zarumieniło. Szybko, 20 minut się działo. Och, tak się prezentuje nasza rozgwiazda. Wow, ale to wygląda. Nie dotknij tylko blachy, Andrzeju. Wygląda bardzo ładnie. Andrzejek ją oczywiście posmarował jajkiem, dlatego ona się tak ładnie błyszczy. No efekt tego ciasta jest super. No wygląda tak cudnie. No i co? I teraz z taką ciepłą blachą na kolanach będę jechała do rodziców. Mam oczywiście koreczki, zabieram je ze sobą, moje rękawice też i idę do auta. The next day. Witajcie w lany poniedziałek. Trochę się źle ubrałam, ciepło mi w tym swetrze. Mam mokre włosy i nie mam makijażu. Ale to piękne spędzać święta z bliskimi, nie trzeba udawać, że się lepiej wygląda. Ale nie o tym. Patrzcie, co tu jest. W tej donicy z umierającym kwiatem jest taki oto kulitek, mały króliś. I będziemy rozkładać tych słodyczy więcej. Eryk chodzi i rozkłada, my też porozkładamy i Adaś będzie z koszykiem chodził i to zbierał. Mamy trochę problem, bo ja już to testowałam i może ja Wam to zademonstruję. Koszyk, który mamy, jest w stanie pomieścić tylko to jajo. Ale zgadza się. Więc trochę przypał. Mama szuka jakiegoś większego. Także może damy radę, ale tak, trzeba to porozstawiać i potem Adaś będzie tego szukał, ale ekstra, co?
Araś, po co idziemy? To czego idziemy szukać? Się rozglądamy się, zobacz. Tu. Gdzie są jaja? O, coś jest. Jaja! No, jaja! No, to się do koszyka wrzucaj, idziemy dalej. Szukaj dalej. Nie! Jaja! No, to no, chyba coś jest. Chyba tutaj coś będzie. Dobra, poczekaj, ja mam da radę. Wszystkie doliczki. Jest tam coś? Aż się zapowietrzył chłopak. Jaja! Jaja! Nie ważne, że baran. Jaja! Nie! Chodź tutaj do mnie, Adaś. Tam chyba już nic nie ma. Idziemy dalej szukać, co? Jaja! 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 Chodź, zejdziemy. Chodź. Hops. Dawaj, szukamy. Gdzie teraz następne coś jest? Zobacz. O, Adaś. Idzie zobaczyć do doniczki. Gdzie jeszcze może być coś? Adaś, szukamy dalej. Adaś, idziemy zobacz, dalej. Zobacz, tam zobaczymy. No, szukamy. Gdyby coś chyba ktoś tu pominął. O! Co większe to lepiej? Chyba koszyk już się taki mały robi. Kolik! Adaś, ale tutaj też coś jest. Zmienimy się na koszyki, będziesz ten mniej pusty. No, ojciec, nie. Sprytny jesteś. Nie, bo ty masz pusty, ja mam pełny. Ja mam już pełen. A ty chcesz mi dać? Tu jeszcze. Coś tu jeszcze jest. Widziałeś? Nie. O, jest. Daj koszyk. Tata, daj koszyk. Nie. Ja mam wziąć ten, tak? A ty weźmiesz ten? Nie, nie wiem. Tato. Dobra, idziemy dalej. Popatrzył ostrożnie. Szukamy dalej. Szukaj, Adaś, szukaj. Gdzie jest jeszcze jajo? Są. Chodź. A co, Basiu? Idziemy dalej. Szukam tych jajeczek, szukam i nigdzie nie ma jajeczka dla mnie. Szukaj, Adaśku, gdzie jest jeszcze jajeczka? Pod krzaczki trzeba zaglądać, Adaś. Chyba coś tu może być. Gdzie pod krzaczki zaglądać? Szukamy, tak. Jej! Ojej, jakie duże jajo! Adaś, może ciocia pomoże, co? Albo o babcia pomoże? Nie. O, jakie wielkie jajo! Babcia też nie może wyjąć, zobacz! Musisz puścić koszyk. Oddaj koszyk, ciocia. Ale gdzie to, jak to weźmiesz? To może ja ci pomogę, co? Nie. Czekaj, dalej złap, o tak. Jak no. Z piłką do rugby. Ja mam wziąć to, tak? Nie. Ja je mam wziąć, a do koszyka, tak? Do koszyka. Nie. Dobra. No, tam jeszcze trzeba dokończyć. Much later. Hello, mamy już środę. Adaś zebrał wszystkie pochowane niespodzianki dla niego, ale nie martwcie się. To nie była czekolada tylko dla Adasia. Adaś zbierał też fanty dla całej rodziny, więc się z nami podzielił. Zabawa była przednia. A tymczasem dobija nas trochę rzeczywistość, jest dużo pracki. Dzisiaj natomiast idziemy sobie na koncert w Sanach, więc będzie też trochę rozrywki. A tymczasem... Dziękuję Wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, no i podzielcie się tym, co Wy żeście znaleźli w koszyczku od zajączka.